Często nie mamy dużego wyboru, jeśli chodzi o dostawcę danych źródłowych, nawet gdy ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Zmorą osób porównujących dane z różnych źródeł są nadmiarowe spacje. W ich usunięciu pomoże funkcja usuń zbędne odstępy. W tym ćwiczeniu usuniemy zbędne odstępy przed nazwami segmentów i produktów. Funkcja usuwa spacje przed i po tekście, a gdy między wyrazami lub cyframi występuje więcej niż jedna spacja, pozostawia tylko jedną. Wprowadźmy tą funkcję w kolumnie B. Wybieram, wskazuję komórkę C4, potwierdzam, kopiuję w dół, kopiuję całość, wklejam w to miejsce jako wartości, a kolumnę B już mogę wyczyścić. Innym częstym problemem są kłopoty z polską czcionką. Zamiast polskich liter w wyrazach występują tak zwane dziwne znaczki. W tej tabeli zamiast litery NI zostały wstawione znaki krzyżyka. Posłużymy się funkcją podstaw. Funkcja działa poprawnie, niezależnie od ilości zmian koniecznych do wykonania w danej komórce. Spróbujmy ją tutaj. Podstaw. W tym tekście zamiast krzyżyka, tu konieczne są oczywiście cudzysłowia, wstawiamy NI. Potwierdzam, kopiuję w dół, bez formatowania. Równie dobrze, a może i szybciej, moglibyśmy zamienić krzyżyk na NI korzystając z Ctrl-H, ale znajomość funkcji podstaw może pomóc w bardziej skomplikowanych przypadkach. Jeden z nich prezentuję na końcu tego przykładu. W trzeciej tabeli chcielibyśmy przed imionami i nazwiskami osób dodać zwroty pan lub pani. Zacznijmy od znalezienia spacji. Skorzystam z funkcji szukaj tekst. Szukanym tekstem jest spacja. Szukam go w komórce I3. Jest na 7 miejscu, 11 i tak dalej. Następną funkcją będzie fragment tekstu, której użyję do wycięcia ostatniej litery imienia. Z tego tekstu wycinam nie spację, ale jeden znak wcześniej i wycinam tylko jeden znak. Wreszcie mogę skorzystać z funkcji jeżeli. Jeżeli ten znak to A, wtedy pani spacja, łączymy to z imieniem i nazwiskiem. W przeciwnym razie pan spacja i łączymy to z imieniem i nazwiskiem. Zamykam nawias. Pan Witold oraz pani Matylda. Wszystko się zgadza. Możemy też przygotować nieco krótszą wersję. Pan występuje zarówno w pani, jak i w panu, więc możemy go wyjąć przed jeżeli, czyli zrobić to tak. Pan and z tego kasujemy te trzy znaki, pozostawiając i spację, a z tego pozostawimy tylko spację. Wreszcie możemy to połączyć w jedną funkcję. Tutaj dla jasności tłumaczenia kolejne etapy wykonywałem w oddzielnych kolumnach. Gdyby nie było to tłumaczenie, najszybciej byłoby każdą kolejną funkcję od razu nakładać na poprzednią. Skorzystajmy z fragment tekstu, który był w komórce K3. I z komórki J3.
Formuła jest przygotowana i działa poprawnie. Gdyby nazwisko było pierwsze, sytuacja byłaby jeszcze prostsza. Do wycięcia ostatniej litery imienia, zamiast złożenia funkcji szukaj tekst i fragment tekstu, moglibyśmy posłużyć się wyłącznie funkcją prawy. Tak przygotowana formuła będzie działać poprawnie tylko dla polskich imion. Dwa imiona lub podwójne nazwiska nie będą stanowiły dla niej problemu, ale imię obcokrajowca, na przykład Alex, które może być zarówno imieniem żeńskim, jak i męskim, już zdecydowanie tak. Problemem poza zasięgiem Excela są też imiona i nazwiska złożone z wielu członów, na przykład Hopsun Pan. W takich przypadkach, bez konsultacji z osobą znającą specyfikę kraju lub język, nawet nie dowiemy się, czy dwa człony ma imię, czy też nazwisko. Przejdźmy do ostatniego przykładu, w którym policzymy, ile razy dany tekst występuje w komórce. Poszukiwanym tekstem będzie popularne w niektórych regionach Polski nazwisko Pupa. Tekstu tego będziemy poszukiwali bez względu na wielkość liter. Zacznijmy od policzenia ilości znaków w komórce N3. Użyjemy funkcji DŁ, która zlicza znaki ze wskazanej komórki. Następnie usuniemy szukany tekst z tego ciągu znaków. Skorzystamy z funkcji podstaw. Z tekstu znajdującego się w N3 tekst pupa zastępujemy dwoma cudzysłowiami, czyli niczym. Teraz policzymy długość tego ciągu znaków, po czym od długości tekstu przed zmianami odejmiemy długość tekstu po zmianach, otrzymując 8 znaków. Wreszcie, znów korzystając z funkcji wyliczającej długość tekstu, wyliczymy, ile znaków ma poszukiwany tekst. I po podzieleniu tego, ile znaków ubyło, przez ilość znaków w tekście poszukiwanym, wiemy, ile tych ciągów znaków zostało usuniętych z pierwotnego tekstu. Jak łatwo zauważyć, nie wszystkie ciągi znaków spełniające nasze założenia zostały usunięte. Jeżeli wyraz zaczynał się na dużą literę, pozostał niezmieniony. Aby usunąć wszystkie ciągi znaków spełniające nasze kryterium przed operacją podstawiania, zamienimy wszystkie litery na litery małe. Użyjemy funkcji litery małe. Litery małe z N3. Następnie funkcja podstaw. W tym momencie ubyło już 12 znaków i wiemy, że ten tekst występował w oryginalnym tekście trzykrotnie. Możemy wreszcie złożyć wszystkie te formuły w jedną długą formułę. Formuła z S8 w to miejsce, formuła z S7 tutaj konieczny jest nawias, w przeciwnym razie dzielilibyśmy przez długość S3 tylko S6. Potem S6 w to miejsce, S5 tutaj, S4 tutaj i wreszcie poszukiwany tekst, czyli S3, i w tym przypadku konieczny jest cudzysłów, ponieważ odwołanie zastępujemy tekstem. To wszystko jest już niepotrzebne. Ta formuła wylicza od razu wszystkie kroki. Funkcja po złożeniu jak zwykle wygląda dość skomplikowanie, choć problem nie należy do szczególnie zawiłych.
Gdybyśmy chcieli policzyć, ile razy w danym obszarze komórek występuje komórka z wyrazem, wartością lub tekstem, odpowiednia funkcja została opisana w lekcji Funkcje i formuły tablicowe.